Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcineczek z naszego Minecraft Dungeons. Słuchajcie, jeśli pamiętacie poprzedni odcinek, oczywiście na samym początku koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i jeśli pamiętacie, jeśli nie pamiętacie, to macie linka w opisie do poprzedniego odcinka. Rozgrywaliśmy DLC, tym razem przejdziemy do drugiego DLC, ponieważ to DLC, które graliśmy w poprzednim odcinku, było troszeczkę chyba za trudne, także spróbujemy tego drugiego DLC, także wybór misji na szybkości już wam pokazuję. No i tak, słuchajcie, mamy tutaj jedno DLC, które robiliśmy w poprzednim odcinku, a tutaj mamy drugie DLC, które spróbujemy zrobić w tym odcinku, ponieważ z tego co wiem, to DLC zostało dodane pierwsze do tej gierki, także wydaje mi się, że dobrze by było zacząć od tego DLC jednak i może będzie łatwiej, bo cały czas nagrywam sam, nikogo ze mną nie ma, także no niestety muszę to jakoś wziąć na klatę i wygrać, rozegrać to sam. Mam nadzieję, że mi się uda i że będzie naprawdę spoko, z tym, że możemy sobie zajrzeć na przykład do mojego ekwipunku, rozejrzeć się, co ja tutaj właściwie mam, bo sam do końca nie jestem pewien. No i tak, może zaczniemy od naszych artefaktów. Ten artefakt jest naprawdę spoko, bo daje nam super wybuch, także to na pewno zostawimy. Mamy jeszcze amulet żelaznej skóry. Daje na krótki czas znaczną premię do obrony. To też możemy zostawić. No i mamy tutaj totem regeneracji. Już to chyba mówiłem w poprzednim odcinku, że mamy takie artefakty, które dają nam właśnie głównie defensywę, a nie ofensywę. Także wydaje mi się, że naprawdę spoko. Natomiast zmieniłbym to. Szata przywoływania. Chociaż wiecie co? Zostawimy to sobie, bo widzę, że to nie jest wcale takie złe. Ewentualnie, chociaż nie, nawet nic sobie nie ulepszę, bo nie mam punktów do ulepszenia, nie mam esencji. Mam 19 poziom i niestety tylko jeden punkcik, który mógłbym użyć, a na razie nie będę go używał. Ewentualnie, czy to można ulepszyć? Nie. To można tylko rozbić i dostaniemy pewnie za to szmaragdy, ale mamy tutaj dużo rzeczy, których mogę porozbijać. Bęga słabych rzeczy, które nie są mi totalnie potrzebne, które mają tylko po 13 ataku. Tu jakieś artefakty, to wszystko mi nie jest potrzebne. Miecz, który ma 3 ataku, no spoko. Natomiast ta zbroja nie jest taka zła, ją mogę sobie na razie zostawić. Artefakty tutaj wszystkie porozbijać, ponieważ nie są potrzebne, to też sobie rozbijemy. To też możemy rozbić, wszystko tutaj, co nie jest mi potrzebne, to też nie jest mi potrzebne. Także rozbijamy wszystko, ta zbroja wygląda fajnie, ale nie jest wcale taka super. Ma tylko 17 obrony. To wszystko tutaj mogę sobie porozbijać, bo mi się to w ogóle nie przyda, to też. O nie, w sumie niepotrzebnie to rozbiłem, słuchajcie, mogę cofnąć, okej, tego nie będziemy rozbijać, bo to fajnie wygląda. Łuki tu jakieś mamy, które też mogę porozbijać, bo są mi niepotrzebne, są mega słabe. Tutaj jakaś siekierka, tutaj też jakaś kusza, która wygląda fajnie, ale jest słaba. Tutaj zbroje, to rozbijamy, bo to nie jest wcale takie super. No i dobra, mam trochę emeraldów, szmaragdów czy emeraldów. Zobaczcie, mam 900 szmaragdów, za które mogę sobie teraz coś na przykład kupić. Mamy tutaj tajemniczego kupca. I teraz pytanie, czy robimy to w taki sposób, czy kupiec sprzedający luksusowe towary, co on tutaj na przykład nam sprzedaje? Kup przedmiot. I czy to jest takie dobre, słuchajcie, na pewno jest lepsze niż mój tutaj, chociaż nie, ta maczuga nie jest taka zła, także poczekajcie, zobaczymy co tutaj jeszcze jest, bo może na przykład u tego ziomka coś też kupić z tego co widzę, przedmioty na sprzedaż, czy to jest to co ja wystawiłem, nie, to mogę kupić, okej, tylko że to też nie jest jakieś super, u kowala coś możemy kupić fajnego. U kowala to chyba się tylko ulepsza, nie wiem jak do końca ten kowal działa i nie wiem tak samo jak działa ten pakowacz prezentów. Dobra, nieistotne, kupimy sobie ten luksusowy towar, czemu by nie, kup przedmiot, chociaż nie, wiecie co, albo dobra, kupię to, bo to jest na pewno dalszy dystans będzie miało niż ta maczuga moja. Co prawda ta maczuga jest lepsza, bo jest jeszcze ulepszona, ale możemy ewentualnie jeszcze sobie tutaj coś otworzyć. Łuk łowcy, no niestety mega słabe itemy, wszystko słabe, ale to sobie możemy założyć, bo zobaczcie, to jest mega długie i na pewno będzie miało mega duży dystans, także będzie mi łatwiej zabijać potwory. Wybór misji i przechodzimy, tak jak mówię, do drugiego dodatku, spróbujemy sobie ten drugi dodatek, także paskudna dżungla. Okej, także oczywiście czołóweczka, ja się nie odzywam, tutaj sobie wysłuchajcie tego, bo naprawdę czołówki są mega fajne. Where new threats roar to life beneath the dark canopies. The Shard, the source of corruption, must be destroyed to free this land from the Orb's dark manipulations.
Okej, okay, także rozpoczynamy naszą przygodę. Odkrywaj dżunglę. Okej, okay, fajny cel w ogóle, odkrywaj dżunglę. No spoko, taki exploring na samym początku. No i zobaczymy, co nas tutaj w tej dżungli czeka. Ogólnie ta dżungla, z tego co się orientuję po dodatku, tak jak ja to tłumaczę, to po prostu jest coś w stylu, że dżungla budzi się właśnie do życia, czyli wszystkie tutaj potwory, zakładam, że tu będą jakieś rośliny nas atakowały. No i zobaczymy. Tu w ogóle jakieś zatrute zombiaki są, które mega dużo biją. Czyli ten dodatek niczym się nie różni od tego pierwszego dodatku. W ogóle ten miecz, który mam, jest mega słaby. W sensie jest mega wolny, zobaczcie jakie to jest wolne. Natomiast jest mega też silny. Więc nie jest tak źle, wydaje mi się, że to jest lepsza opcja niż maczuga, której wcześniej używałem. Ale i tak nie wiem, czy w tym dodatku również sobie poradzę. Bo zobaczcie, jest mega ciężko i coś czuję, że naprawdę i w jednym i w drugim dodatku nie będzie się bez pomocy na przykład Leona. Zużyłem sobie tego artefaktu, ale ja potrzebuję heala, ogólnie potrzebuję więcej jakichś artefaktów, które pozwalają mi się leczyć, a to jest mega ciężkie. Ewentualnie weźmiemy sobie teraz tego, użyjemy, bo podka, którą mam, nie wiem czy można lepsze podki kupować, ale podka, którą mam obecnie, mało, mega mało zdrowia mi zadaje niestety, dodaje. Także mega słabo, dobra. Po prostu muszę być ostrożniejszy. Tylko że ciężko być ostrożnym, kiedy tak do ciebie takie kościotrupy strzelają, to jest naprawdę mega ciężkie. Dobra, kościotrupy. Zobaczcie jaki to ma mega dystans, to mi się podoba. Właśnie takiej broni potrzebowałem. I ogólnie ta broń jakieś chyba efekty ma z tego co tutaj widzę. Idziemy tutaj gdzie mamy iść, eksplorujemy dżunglę. Może jakieś fajne itemki nam wylecą. O, tutaj dobry pomysł, żeby zrzucić to TNT. Tylko i tak chyba nikt nie dostanie. Dobra, trzeba się uleczyć. Być może tutaj uda mi się zajść dalej, najprawdopodobniej tego nie przejdę. Ogólnie tutaj chyba misji jest mega mało. Są chyba tylko dwie czy trzy misje w jednym dodatku. Myślałem, że jest tego troszkę więcej, także słabo się postarali. Według mnie powinno być jednak tego troszkę więcej. I zrobimy to tak, okej, okay, dobre, to było dobre. Tylko, że mam mega mało zdrowia. Te artefakty powinny się ładować szybciej. No i chyba niestety umrę. Ale postaram się tym razem żyć jak najdłużej, bo poprzedni odcinek był mega słaby właśnie dlatego, że cały czas umierałem. I to wyszło mega słabo, dobra, ledwo co przeżyłem, ale jakoś się udało. W ogóle mam iść w drugą stronę, więc idziemy tutaj. Tego będziemy używać, to jest ochrona, okej, okay. Czyli ja powinienem tego używać w trakcie walki, kiedy atakują mnie potwory. Dobra, te się poblokowały, także jest mega dobrze. I tutaj robimy klepę małą, dobra. Jest dobrze, no i się zblokowałem, ale jeszcze jakoś żyję. Jeszcze jakoś żyję, także spoko. Dobra, zobaczymy jak długo. W ogóle czemu ja nie używam łuku? Zapomniałem, że ja mam łuk przecież. Tylko, że ten łuk nie jest wcale taki dobry. Lepiej chyba jest bliska bić, bo zaraz mi się skończą mi się strzały i będzie mega słabo, ale dobra. Jest okej, na razie. Nie! Łow, dobra. Jakoś się udało, także jest spoko. No i tutaj sobie idziemy dalej. Możemy włączyć ochronę. Nie wiem jak ta ochrona do końca działa. Mamy ją przez 6 sekund. 5, 4, 3. Może jestem nieśmiertelny po prostu teraz. Nie wiem jak to działa do końca. Ale mamy już miksturkę tutaj. I możemy się dalej bić. Ale nie, naprawdę, te potwory tak mega biją. O, dostałem cienistą formę, także przez chwilę mnie chyba nie widzą. Okej, dobra, nawet strzały jakieś wyleciały. No i idziemy tutaj dalej. Od groma jest tych potworów tutaj. Jak to wygląda w ogóle tutaj na mapie? Chyba idę w złą stronę. W ogóle ślepa uliczka, ale może coś tutaj jest. Halo, halo. Nic tutaj nie ma, takie ślepe uliczki to jest coś najgorszego, nie? Naprawdę. Wow, 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 wow. Chyba padnę, albo nie padnę. Dobra, żyję. Jakoś się udało przeżyć, spoko. I to nawet daje radę sobie. Nawet są większe kościotrupy, ja nie wiedziałem, że są większe. Dobra, użyjemy tego, ten jest jakiś mega silny w ogóle. I tego chyba w zwykłej wersji nie było, to dopiero w dodatku się pojawił ten kościotrup duży. Czy ja idę dobrze? Tak, idę dobrze. Okej, okay, zobaczę jak daleko uda mi się tutaj zajść, bo wiem, że raczej tego nie przejdę. Ale sobie chociaż taki pierwszy odcineczek zobaczycie jak ten dodatek w ogóle wygląda. W ogóle z tego co widziałem na screenach z tej gierki, znaczy z tego DLC, to boss, który tutaj będzie później, to jest mega fajny. Mega fajnie to wygląda, jak te golemy w podstawowej wersji gry. Tylko, że taki właśnie drzewiasty. Okej, okay, gdzie mam iść teraz? O, to jest pytanie. Tutaj czy w drugą stronę? Zakładam, że w drugą stronę i zaraz umrę. Zaraz tutaj umrę. Wow.
Okej, jest na razie dobrze. Jakoś sobie radzę. Natomiast podczas bossa pewnie już nie będzie tak kolorowo. O ile... dojdę w ogóle. No niestety, pierwszy raz umarłem, zostałem jeszcze chyba 3 życia, bo jest jedno zerowe życie. Także nie jest jeszcze tak źle. Zobaczymy, ale chyba nawet dobrze idę. W dobrą stronę, jak się nie mylę. Także jest naprawdę spoko. Okej, kolejne tu... Ło, pająk się nawet pojawił, zobaczcie. Kolejny tutaj szkieletek, który oczywiście musimy pokonać. Wszystko zabijamy, nie omijam tych potworów, bo później będzie problem. No i chyba jednak tu nie miałem iść, no spoko. Muszę iść gdzieś tutaj w drugą stronę, zobaczcie. Gdzieś tutaj oczywiście strzały zbieramy. Zawsze pójdę w tą stronę, co nie trzeba iść. Tam pewnie coś było, jakieś miejsce, gdzie można było przejść, tajne przejście czy coś, bo tak bez powodu mi się wydaje, tych ślepych zaułków nie robią. Chociaż czasami się chyba też tak zdarza. No niestety drugie życie straciłem. No i jest mega ciężko, naprawdę, jest mega ciężko. Chwila nieuwagi i od razu się ginie. Także nawet, wiecie co, możemy zrobić tak, że jeśli nie uda mi się nikogo znaleźć do gry, to z wami będę grał, widzowie. Nawet was sobie wezmę tutaj na odcinek i z wami te dodatki będę przechodził. To też jest mega dobra opcja. Dobra, tutaj one są już troszkę uszkodzone, także jest spoko. No i idziemy cały czas do przodu, w ogóle nie używam tego pancerza tutaj swojego. Wow, dobra, coś fajnego podniosłem, w końcu coś fajnego udało mi się podnieść. Wow, mega fajna zbroja, okej, już mi się podoba. Dobra, w końcu coś fajnego podnieśliśmy. O nie, ciebie nie będę bił, ocelocie, uciekaj sobie. Tu, o nie, zobaczcie nawet. A te pszczoły są moje, nie gadajcie, że ta dzięki tej zbroi dostałem takie fajne pszczoły. Nice. Dobra, podoba mi się, okej. Słuchajcie, jest szansa, jest jakaś szansa, że coś z tego będzie i że może mi się to uda nawet przejść. To by była mega spoko, chociaż zostało mi mało zdrowia, także nie jestem pewien. Okej, tutaj wszystko musimy pozabijać. Tutaj się trzeba uleczyć. Ej, naprawdę, podniosłem lepszą zbroję i od razu jest mega lepiej i mega wolniej mi schodzi zdrowie. Mi się wydaje, że ta szata, którą miałem, była po prostu taka słaba. O, teraz jest naprawdę spoko. Słuchajcie, czy ja dobrze idę w ogóle? Tu gdzieś mam iść. Dobra, nie będę tutaj schodził z kursu. Idziemy tu, gdzie mamy iść. Tutaj wszystko otwieramy. Strzały, TNT, ocelota nie... O, nie, nie miałem zabijać tego ocelota. Dobra, tu muszę coś otworzyć. Tu kolejny pająk. Okej, dobra. Jakieś przejście. O nie, o nie. No nie, mówię, chwila nieuwagi. Chciałem się podrapać po nosie i zostałem zabity przez creepera. To jest mega słabe. Dobra, ostatnia szansa, słuchajcie. No zobaczymy, najprawdopodobniej tego nie przejdę. Ale i tak już jak podniosłem tą zbroję, to jest mega lepiej. Dobra, okej, no niestety, tak jak mówię, jestem mega słaby. Także słabo to wyszło. Ale mam nadzieję, że tak mniej więcej wam pokazałem początek tego. No i tak jak mówię, postaram się kogoś z ekipy wziąć, oczywiście cała ekipa w opisie. Kogoś z ekipy wziąć na odcinek, jeśli się nie uda, to będę wtedy werbował was. Oczywiście zapraszam, bo nie zapraszałem dawno na naszego Discorda Stiviaki. Legendy Stiviego już właściwie, bo się troszkę pozmieniało. No i tam wszystkie informacje będziecie mieli, tam możecie do mnie pisać i wtedy będę was dodawał i nawet brał na odcinek. Także oczywiście zapraszam. No i co, mam nadzieję, że wam się podobało. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Także trzymajcie się, hej!